burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie filmik troszkę opowiadany o rzeczach, których ja bardzo uwielbiam opowiadać. A mianowicie, zaraz przyjdą chłopcy i zasłonię adres, bo tutaj jest mój adres. A mianowicie słuchajcie o zapachach z Made in Lab. Wiecie, że ja współpracuję z firmą Made in Lab, jakoś nigdy nie ukrywałam tego, zawsze mówiłam otwarcie, że mam współpracę z firmą Made in Lab i bardzo się cieszę z tej współpracy. No i kolejny raz udało nam się tą współpracę zawrzeć i dzisiaj pokażę Wam, jakie zapachy dostałam do testowania na jesień. Jakie sobie tak naprawdę wybrałam, bo znowu rusza promocja na stronie Made in Lab, w której możecie sobie zamówić wybrany zapach za, słuchajcie, jedyną, znaczy się zapach kosztuje 35 zł, natomiast wysyłka jest za złotówkę i możecie ją odebrać w Żabce bądź w punktach odbioru DPD Pickup. No i wtedy macie wysyłkę za złotówkę. O, Franciszek przyszedł. Franc, co ty byś chciał? No, idź kaj do pokoju, tak? Więc tak, ja pokrótce postaram się Wam opowiedzieć o tych zapachach, które wybrałam sobie na tę jesień. Jak doskonale wiecie, bądź też nie, ja cały czas używam tych zapachów. Przyszedł Jan, dla którego chyba też tutaj będą zapachy. A ty byś też chciał już swoje zapachy? Mhm. Ty jeszcze jesteś za mały. No, Franuś. Co, Jasiu? Co? No, ćwiczyć Willy. Dobrze, więc tak, przechodzimy sobie tutaj do... Jezu! Boże, mój statyw! Ja pierdzielę. Ewa, zawsze coś na broni. Seriously? Dobra, przejdziemy sobie do przeglądu tych zapachów, które ja dostałam. I słuchajcie, będziemy je sobie omawiać. Oczywiście są tutaj też zapachy dla Was. Więc tak, ja je sobie wyciągnę, bo już widzę, że są podwójne. Poprosiłam o zapachy dla moich widzów. I takie też otrzymałam. Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że ktoś wygra. I słuchajcie, tym razem chciałabym obdarować jedną osobę 5 zapachami. Tak po prostu na jesień. Tak, żeby ktoś się mega ucieszył z 5 zapachów. Więc tak, 5 zapachów będzie do wygrania. Oczywiście musicie być subskrybentami mojego kanału. Musicie napisać pod filmikiem komentarz biorę udział i zostawić komentarz o dowolnej treści. Może być to też o zapachach. Bardzo bym się ucieszyła, gdybyście napisali, czy używacie jakichś zapachów z Made in Lab. Czy znacie tę firmę, czy polecacie. No, albo jakie są Wasze ulubione zapachy. Więc idziemy. Idziemy, słuchajcie, po kolei może. Weźmy sobie od najmniejszego numerku. I lećmy z tym koksem. Ja już sobie wpiszę, bo ja dokładnie nie pamiętam, jakie to są zapachy. Oczywiście ja sobie później opiszę, jak będę korzystać. Ale tak, tutaj mamy numerek 92 i to jest, słuchajcie, odpowiednik, inspiracja zapachu Marka Jacobsa Decadence.
I słuchajcie, ten zapach oryginalnie kosztuje 1900 zł, więc to jest chyba najdroższy zapach, jaki może być. I ja jestem po prostu w szoku, że tyle pieniędzy może kosztować zapach. Ja Wam mówiłam, że dla mnie taką górną granicą jest te 800 zł, kiedyś tyle zapłaciłam za perfum i to był Dior, natomiast no ponad 1000 zł to już jest takie o wow, ile pieniędzy, nie? Ile można zapłacić za zapach, więc tak. To jest numerek 92, Marc Jacobs, Decadence oczywiście, inspiracja, można też powiedzieć, że zamiennik, bo ja uważam, że wiecie, znacie mnie, wiecie, że ja te zapachy już używam mega długo. Ja Wam powiem, że ja już wykończyłam kilka, ale to na koniec powiem, które zużyłam i które na pewno będę jeszcze sobie zamawiać. A teraz wypróbujmy ten zapach, który ma nuty, słuchajcie, wyczuwalne nuty. Szafran i rys śliwka. To są w ogóle nuty, które gdzieś tam nigdy mi się nie przebijały. To są nuty głowy. Nuty serca, jaśmin, róża bułgarska, korzeń irysa, czyli znowu mamy irys. I nuty bazy, vetivera, bursztyn i papirus. Więc no to są mega dziwne jak dla mnie nuty zapachowe. Powiem Wam... To jest ciężki zapach, omentalno-kwiatowy, ale ciężki, taki zapach bardziej wieczorowy, mega mocny, no, wydaje mi się, że ten oryginał może być super, ale nie no, w życiu bym nie zapłaciła za zapach 1900 zł, on bardzo mi przypomina zapachy z Diora, coś takiego. Bardzo podchodzi mi pod Diora, ale to bardzo pod ten mój ulubiony zapach z Diora, Miss Dior. Mega mocno, nie wiem dlaczego. No, piękny. Wow, jestem w szoku, ale w ogóle opakowanie Marca Jacobsa piękne. Jest takie zielone, taka jakby torebeczka, nie wiem. Sobie zerkałam jak to wygląda i powiem Wam, że wow. No... Czy ja tu czuję bursztyn? Mi się wydaje, że tutaj bardzo jest wyczuwalna śliwka i ten irys, może róża trochę też, jaśmin? Jaśmin może też, no. Mega, mega mocno pachnie ten zapach. Na pewno to nie jest zapach na dzień, tylko na noc, właśnie taki wieczorowy, na wyjście wieczorem, nie? Więc numerek 92, jakby ktoś chciał poczuć się luksusowo i oszukać przeznaczenie i wydać 35 zł zamiast 1900, no to pewnie zapraszam. Słuchajcie, na stronę Made in Lab. Ja Wam wrzucę oczywiście linki pod spodem. Ale no, coś mi się wydaje, że to może być zapach tej jesieni. Jedziemy dalej. Kolejny numerek po kolei. 128. 128. Już sobie odszukam, jaki to jest. Jaki to jest. Już ma 128. Jo, Jasiu, ja wiem. Ja sobie odszukam, jaki to jest. Tutaj nie ma niestety dzisiaj zapachów dla Ciebie. No. Muszę napisać do nich, że Jasiu jest niepocieszony, bo słuchajcie, poprosiłam też o zapachy dla Jasia, bo chciałam, żeby miał też swoje tańsze zastępniki. Ogólnie wydaje mi się, ale panowie, proszę was, no Franek, widzisz, że mam tutaj te zapachy i tutaj mi lecisz, spadnie wszystko, zbije się i będzie. Poprosiłam o zastępniki zapachów dla Jasia, bo wydaje mi się, że wiecie, jak macie dzieci w wieku nastoletnim
i nie chcę cię wydawać nie wiadomo ile pieniędzy. Widzę, że bierzesz te słodycze, jo. I nie chcę cię wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na perfumy dla nastolatków. A nastolatki, wiecie, też no, lubią się psikać. Jasio przynajmniej widzę, że lubi. On ma swoje zapachy. I no, myślałam, że uda mi się tutaj namówić pana Mateusza do tego, żeby dla Jasia też mieć jakiś zapach, ale no, jak nie, no to Jasiowi zamówię, bo bardzo jestem ciekawa tych męskich zapachów. Myślę, że po wypłacie mu zamówię, sama skorzystam z tej promocji, bo to naprawdę nie są duże pieniądze za 35 zł, a jestem bardzo ciekawa męskich zapachów, które mi się bardzo podobają. No, najwyżej jak zamówię, to wam powiem. O, tak, jak zamówię dla Jasia, a będę zamawiać, bo już wybrałam które, więc wtedy wam na pewno je pokażę i to będzie oprócz współpracy, więc wiecie. Ja naprawdę jestem zadowolona z tych zapachów. To nie jest tak, że ja wam tu przychodzę, bo dostałam współpracę i no ja cały czas się nimi psikam. Zresztą każdy, kto mnie zna, ten już wie, że ja tylko teraz z Made in Lab. Już nawet w pracy się śmieją i mówią, o jaki teraz masz zastępnik, bo wcześniej no to używałam zapachy oryginalne, no i też wszyscy wiedzieli, że ja lubię bardzo ładnie pachnieć, a teraz właśnie wiedzą, że używam zastępniki i ja się tego wcale nie wstydzę. Uważam, że skoro można wydać mniej pieniędzy, to dlaczegoż by nie? Dobra. Kolejny zapach to jest zapach numerek 128 Gucci Flora Georges Gardenia i to jest też zapach z tych drogich. Ja tym razem wybrałam same drogie zapachy do przetestowania i to jest zapach, który kosztuje oryginalnie 870 zł. 870 zł, ten 1900, więc w życiu by mnie nie było stać na takie zapachy. To jest pierwsza kwestia. No i patrzymy jakie on ma tutaj nuty, w ogóle jeszcze zobaczę sobie najpierw. Słuchajcie, nuty głowy, kwiat gruszki, czerwone jagody, mandarynka, o mandarynkę lubię, gardenia, jaśmin, brązowy cukier i patchouli. Ja się tak bardziej to wyprostuje. No. Ten mi się też podoba. Kurde, chyba same piękne zapachy tym razem będę miała. To jest zapach kwiatowy. I wiecie, ja takie bardziej te zapachy orientalno-kwiatowe wolę. Natomiast on jest na dzień, na pewno na dzień. Tak mi się wydaje, że mogę go stosować na dzień do pracy. Bardzo słodki. No, jest tutaj wyczuwalna na pewno nuta tego brązowego cukru i jaśminu. Mandarynkę jakoś tak delikatnie, ale taki słodko-świeży jest, no. Super. Sobie będę tutaj opisywać. Zaraz ja sobie opiszę i będę je teraz na jesień używać. Ja w ogóle jeszcze mam sporo zapachów do wykorzystania. Powiem wam, które wykorzystałam i z których jestem zadowolona, ale jeszcze mam sporo do wykorzystania, naprawdę. Kolejny zapach to jest numerek 160. No, kurde, ten mi się nawet chyba bardziej podoba, ten Gucci, niż ten Marc Jacobs. Jakoś tak, nie wiem, taki delikatniejszy jest, nie jest taki mocny, nie? Bo ten zastępnik Marca Jacobsa jest taki ciężki, taki naprawdę na wieczór. A mamy dzień, świeci mi tu słońce w plecy, więc no taki... Dzisiaj w ogóle bardziej mi jakoś tak podchodzi ten zapach. Dobra, kolejny to jest numerek 160. I słuchajcie, to jest też zapach kwiatowy. I już zerkam sobie, co to był za zamiennik. 160. Już wpisuję.
Może teraz, jak ja sobie psiknę na ręku, to mogą się zmieszać te zapachy. Nie wiem, tu sobie psiknę na bluzę. Ja, mama, mogę być w twoim. Nie. Ale to jest mocny zapach. O Jezu. Ale jaki mocny. Tak, to jest zapach inspirowany zapachem Dior Dune. Dune, nie wiem jak to się czyta, pisze się Dune, czyta się chyba Dune i ja kiedyś oglądałam o tym zapachu nawet filmik i dlatego go sobie wzięłam, bo byłam bardzo ciekawa jak on pachnie. To jest niby zapach ciężko dostępny, ale on jest taki mocno, ale to mocno, Boże, to jest kwiatowy. On, w ogóle jak sobie psiknęłam go pierwszy moment, to to jest taki zapach bardzo dla mnie drzewno-ziołowy. Bym nie powiedziała, że to jest zapach kwiatowy, nigdy w życiu. Ale dobra, jedziemy. Nuty głowy, bergamotka. Co tutaj jeszcze mamy? Galbanum, mandarynka, jaśmin, róża, bursztyn, piżmo. Nuty pudrowe, nuty drzewne. A, czyli dobrze wyczułam. Nuty drzewne. Ale to jest mocny zapach. Wow. Mega mocny ten będzie miał. Kopnięcie. Chciałam powiedzieć inaczej, ale ten będzie miał kopnięcie. I to na pewno jest zapach wieczorowy. Bardzo ciężki, mega ciężki. Oryginalnie on kosztuje też 780 zł. I ja u kogoś, nie wiem, u jakiejś babeczki na kanale oglądałam, że to jest jej zapach w ogóle, który ona całe życie używa i go polecała. I tak właśnie dlatego gdzieś tam mi mignął na stronie Made in Lab i mówię, o nie, trzeba zobaczyć, bo gdzieś go kiedyś widziałam i byłam ciekawa, jak on się sprawdzi. Ale jest mega mocny, mega drzewny. Piżmo bardzo jest tu wyczuwane. Bergamotka, którą ja lubię. Wiecie, że ja uwielbiam zapach bergamotki we wszystkim. Tej mandarynki tutaj w ogóle prawie nie czuć. Może jakieś małe ilości jaśmin, tak delikatnie. Ale najbardziej właśnie nuty drzewne i ta bergamotka. I to nie wiem jak pachnie ten zapach, słuchajcie, który się nazywa galbanum. Nie wiem jak tu pachnie, ale no to jest pewnie też jakiś drzewny. Musiałabym to sobie sprawdzić. On w pierwszym momencie pachnie tak trochę też taki trochę mydlany jest. Ciężko to określić. Ale piękny jest ten zapach. Na pewno będzie trwały. To na stówę. To jestem pewna, bo jest takim zapachem, że tak kopnął po prostu w pierwszym psiknięciu, że wow. Będzie na pewno mocny, mocny, na stówę. Długo się będzie utrzymywał. I też to jest zapach wieczorowy. No. Dla osób, które lubią takie nuty drzewne, ja osobiście lubię, no to to będzie ładny zapach. Nie wszyscy lubią takie nuty drzewne. Takie właśnie ostre zapachy, nie? Ja lubię. Ja jestem właśnie zwolennikiem tego typu zapachów. Ja lubię takie porządne kopnięcie. Aniżeli takie, wiecie, rozmemłane zapachy. Nie lubię takich rozmemłanych. Dobra, kolejny numerek to jest numerek 168. I tutaj to jest inspiracja zapachem Lolity Lempickiej. Lolita, słuchajcie. I ten zapach też gdzieś tam kiedyś mi się przewinął na jakichś różnych polecajkach. Na filmikach z polecajkami zapachowymi, ale no nie miałam możliwości, żeby psiknąć się oryginałem, więc sprawdzimy. Ale słodki, o ja! I oryginał kosztuje 530 zł, a tutaj mamy wyczuwalne, słuchajcie, Anysz, no, Anysz zajechał jak nic. Tak. Nuty głowy. Ananas, cytryna, anyż, drzewo różane, ale w pierwszym momencie to jest zapach anyżowy. Po prostu jak chcecie pachnieć anyżem i lubicie zapach anyżu, ja lubię. W ogóle kojarzy mi się z cukierkami anyżowymi takie
Twarde cukierki anyżowe kiedyś były i znaczy się są nadal, na pewno są nadal takie kamyczki anyżowe i to mi się kojarzy z tym zapachem, ale piękny. No i oryginał kosztuje 530, więc może się pokuszę kiedyś, ale jak ja, zanim ja wykorzystam te wszystkie moje zapachy z Made in Lab, to ojej. Dobra, nuty serca, bo się rozmarzyłam tym anyżem. Konwalia, róża, jaśmin, lukrecja i nuty bazy, migdał, fasola, tonka, wanilia i heliotrop. I to jest naprawdę słodki zapach, więc tutaj ta wanilia, migdał, anyż, to jest mega słodki zapach. Nie, Franusiu, teraz nie. Franek, nie! Przecież ja teraz mówię o zapachach, nie będę teraz jadła kwaśnych waszych cukierków, więc... To jest zapach owocowy, określony jako owocowy, bardzo ładny. Nie wiem, kurczę, czy na dzień chyba. Wydaje mi się, że bardziej na dzień. Co? Dobrze. I kolejny zapach, ostatni, słuchajcie, to jest numerek 172. Ale ładny ten lolity. Kurde, same piękne zapachy mam. I ostatni to jest 172 i to jest inspiracja zapachu, którego w ogóle nie znam, nie słyszałam nigdy o nim. I to jest, słuchajcie, Kilian Woman in Gold. Ja Wam postaram się powrzucać tutaj też oryginalne pudełka, bo może gdzieś tam kiedyś będziecie mieli możliwość zerknąć, więc jak tutaj mówię o zapachu, to też będę pokazywała jakoś tam oryginał, bo może Wam się gdzieś natknęły albo wąchaliście w perfumerii, kojarzycie. I to jest zapach, którego w ogóle nie znam, ale to jest też zapach, który kosztuje dużo pieniędzy. Miliony monet. I on kosztuje w oryginale 1410 zł. Więc ja tym razem naprawdę postawiłam na drogie zapachy. Tylko po to, Jezu, przepraszam, tylko po to, żeby je przetestować, żeby zobaczyć, czy... Ja się przesłyszałem? Czy one są... no i one są... Czy one są warte, te zapachy, swojej ceny w oryginale? Bo, wiecie, no nie zawsze mamy możliwość gdzieś tam się popsikać i tak dalej, jak chcemy sobie kupić jakiś oryginalny zapach, to ja Wam już to dawno mówiłam, za każdym razem to mówię, że warto właśnie sobie wtedy wypróbować zapachy z Made in Lab i zobaczyć, bo może akurat nie będziecie nawet zainteresowane tym, żeby kupić oryginał za tyle pieniędzy, jak tu możemy mieć za 3 dyszki, za 35 zł, tak? Jeden zapach. I tutaj tak. To jest ładny zapach, taki słodko, kwiatowo, Jezu, jak to określić, słodko, kwiatowo, ziołowy. I tak, nuty zapachowe, słuchajcie, bergamotka, moja ukochana. Mandarynka. Widzicie, bardzo podobne składniki zapachów się ukrywają w tych perfumach, więc coś tutaj jest na rzeczy. Nuty aldehydowe. Nie wiem, co to w ogóle jest. Nuty serca. Nuty głowy to są nuty, które wyczuwamy od razu. Nuty serca to są nuty wyczuwalne później. A nuty bazy to są nuty, które czujemy cały dzień. Jeżeli ktoś nie wiedziałby, dlaczego to się tak rozróżnia, bo każdy z zapachów pachnie zupełnie inaczej, jak go psikniecie od razu i wybierając zapach, właśnie też ważne jest to, żeby sobie psiknąć i żeby cały dzień z nim pochodzić i zobaczyć, jak wy się czujecie z tym zapachem przez cały dzień. Ale no to o tym ja już kiedyś chyba też wspominałam, bo niektóre zapachy szybko wietrzeją na naszej skórze, niektóre zapachy zupełnie inaczej pachną po jakimś czasie i to, że Wam się zapach spodoba od razu, jak sobie psikniecie, nie oznacza, że on będzie Wam się podobał później na Waszej skórze, na Waszym ciele, tak? Ale to tam tak out of topic.
Dobra, czyli tak, nuty głowy to była bergamotka, mandarynka i nuty aldehydowe, nuty serca wanilia, róża, geranium i frezja i nuty bazy wanilia, drewno agarowe, fasola, tonka i paczula. I paczulę też gdzieś tam kiedyś wyczuwałam, ale ten zapach, on jest... Kurde, do czego on jest podobny? Żeby go porównać do jakiegoś zapachu, który ja już znam. Tak mi się wydaje, że on jest bardzo podobny do jakiegoś zapachu, który ja już znam. Tylko nie mogę sobie skojarzyć. No i słuchajcie, to jest zapach. Na pewno można go na dzień. Myślę, że wydaje mi się, że też na wieczór też by można było go stosować. No, powiem wam, że ciężki jest do określenia, jest taki specyficzny, naprawdę wow, no. Więc tak, kurde, do czego on mi coś przypomina, on mi przypomina jakiś zapach. Nie mogę sobie skojarzyć, który zapach on mi mógłby przypominać. Albo coś z... Kurde. On mi przypomina jakiś zapach z Calvina Kleina, ale nie pamiętam teraz, który, ale taki właśnie delikatny, ale no z taką nutą owocowo, chociaż nie, owocowo nie, taki bardzo kwiatowy on jest, mega mocno kwiatowy, ten poprzedni był owocowy. Mega mocno kwiatowy i Boże, nie wiem, ta róża i ta frezja może tutaj się tak mocno jakoś wybijają. Nie mogę skojarzyć z jakim zapachem, ale już taki podobny zapach gdzieś wąchałam. Nie wiem, albo po prostu z tych próbek, które czasami od moich widzek dostaję, też gdzieś coś mogłam wąchać podobnego. No ale słuchajcie, 5 zarąbistych zapachów. 5 zarąbistych zapachów drogich perfum za 35 zł. Wysyłka za złotówkę. Więc zerkajcie sobie na stronę Made in Lab. Ja oczywiście linki wrzucę wam pod spodem, bo jestem zakochana w tych zapachach. Wow, będę je testować. Teraz będę miała okazję, będę miała kilka wyjść, więc będę je na pewno testować i dawać wam znać. A! Jeszcze miałam wam powiedzieć o zapachach, które już wykorzystałam prawie, ale mam w samochodzie, więc muszę ich przynieść, bo ja, słuchajcie, z Made in Lab żyję, po prostu wszędzie je mam. Jeden mam tutaj na komodzie w tym momencie, drugie mam w samochodzie w bocznych drzwiach i mam też w torebce, więc zaraz wam przyniosę i pokażę wam, że faktycznie używam tych zapachów i polecę wam te, które ja już używam, bo jestem z nich mega zadowolona, bo miałam oryginały i chyba raczej już nie wrócę do oryginałów, skoro za 35 zł mogę mieć no tańszy odpowiednik. Po prostu dla mnie one się mało czym różnią. Może jedynie trwałością. Tutaj nie będę oszukiwać, bo wiecie, że nie na tym ten kanał polega. Może jedynie trwałością, ale za 35 zł, a za 1000 czy za ileś, no to ja mogę się psikać, naprawdę, ja mogę się psikać, ja nie żałuję tych zapachów, ja nie żałuję na siebie tego wylewać, no więc myślę, że warto. Zbliża się jesień, wiecie, teraz będzie czas zakładania kurtek, szalików, ja też bardzo lubię właśnie psikać sobie na szalik, nie tylko na swoje ciało, ale właśnie też na ubrania, więc może akurat komuś się spodobają. Bardzo wam polecam, szczególnie te zapachy mocne. No, myślę, że one będą się cieszyły u mnie
powodzeniem tej jesieni. Dobra, idę po te zapachy i pokażę Wam zaraz, które wykorzystałam. No i dobra, mam te zapachy, już Wam pokazuję i też znalazłam zapach, do którego ten ostatni jest podobny. I już Wam pokazuję, czekajcie, tylko sobie usiądę. Dobra, byłam w pokoju, chłopcy tam, Franek się uczy kaszubskich nut, Jasiu sobie coś ogląda i byłam w samochodzie. I słuchajcie, do czego jest podobny zapach numer 172. Do czego? Już Wam mówię. Numer 172 jest podobny też do tego zapachu, który mi się skończył. I tak sobie myślałam, skąd ja znam ten zapach? To jest zapach Dolce & Gabbana. On jest zgoła inny. Skończył mi się, więc od razu go wywalę. Powiem Wam, że używałam, ale kupiłam go na Allegro. I nie mam pewności do tego, czy to był oryginał, ale Dolce & Gabbana The One i ten zapach numer 172 bardzo mi go przypomina, więc tym bardziej się cieszę, że naprawdę jest mega podobny. Mimo, że inspiracją jest zupełnie inny zapach, jeszcze sobie tutaj resztkę psiknę. No, mega jest podobny. Wiedziałam, że skąd znam ten zapach. Ja to w ogóle mam takie, wiecie, jak poczuję jakiś zapach, to jak znam, to potrafię go nazwać, nie? Więc kurczę, może kiedyś będę specjalistą od zapachów. Tak się śmieję. Dobra, i słuchajcie. Zapachy, które ja molestuję cały czas z Made in Lab. Wykończyłam zapach numer 17, kolejne opakowanie. Numer 17 to jest Good Girl Carolina Herrera. On jest tak boski. On, no to jest drugi mój flakon tego zapachu, a jeszcze mam tą małą perfumetkę do torebki i tak teraz nie chcę jej wykorzystywać. No i noszę ją tak tylko, wiecie, rzadko. Bo mam inne te zapachy, tak? Ale też nie chcę zapominać tego zapachu Karoliny Herrera i czasami mam ochotę do niego wrócić. No i to jest taki piękny zapach. No ja go kocham po prostu. No w ogóle uwielbiam tą szpileczkę. Ale no nie mam tyle pieniędzy, żeby go sobie kupować. No, no niestety. Mimo, że bym chciała. Ale uważam, że zamiennik świetnie radzi sobie. Bardzo dużo osób wiecie o tym, że mówi mi, że pachnę szpilką, więc osoby, które znają te zapachy, wiedzą o tym, że to są zastępniki, więc no, wiele razy słyszałam, że bardzo pięknie pachnę, mając na sobie ten zapach. No i ja też, słuchajcie, intensywnie go używam, tak? Stąd też drugi flakon, bo ostatnio Wam pokazywałam, że jeden flakon zużyłam, teraz już zużyłam drugi. Kolejną rzeczą, której używam namiętnie, jest Yves Saint Laurent Libre i mam go w samochodzie i już nie mam tyle, więc używam go namiętnie, wożę go ze sobą cały czas, kocham w ogóle, no kto mnie zna, ten wie, że to są takie moje sztandarowe zapachy. I w samochodzie mam jeszcze zapach o numerze 54, czyli Lancôme Lanoir Trésor. I też nie mam go już tyle. Ja się psikam tymi zapachami jak po prostu narkoman, zobaczcie. Uwielbiam, no ten Lancôme to jest prawie oryginał, ten Libre też. Nie wiem, no ja te dwa zapachy po prostu kocham. I cieszę się, że mogę sobie po taniości korzystać. A w pokoju stoi Prada Candy, który otrzymałam w ostatniej współpracy.
Więc nie wiem, kiedy to było, na wiosnę jakoś, w czerwcu, coś takiego. Więc zobaczcie, ile ja już go zużyłam. Weźcie pod uwagę, że używam też tamte. To jest taki piękny zapach. I ja otrzymałam próbkę tego oryginału, ale nie wiem, czy to była ta próbka tego akurat zapachu, ale no ten mi się tak podoba. To jest taki piękny zapach, mówię wam. No, ja jestem w szoku. Zresztą sami widzicie, zaraz mi się skończy. I tak trochę żałuję, że nie zamówiłam sobie kolejnego flakonu, ale bardzo byłam też ciekawa wytestowania tych nowości, tak? Tych drogich zapachów, więc wydaje mi się, że za tą cenę naprawdę warto, polecam. No, więc tak, to już mogę wyrzucić, bo pokazałam wam, że zużyłam kolejny flakonik, niestety jeszcze trochę się tu psiknę. Dzisiaj będę pachnieć, jak pójdę do pracy, to po prostu będę tak pachnieć, że powiedzą: o Boże, przyszła perfumeria. Też tak czasami słyszę. A ostatnio też słyszałam od kolegi, że mamy jednego faceta w pracy i on mówi: o, zmieniłaś perfumy, właśnie też coś wyczuł, że inny zapach zaczęłam używać. On mówi: bo wcześniej miałaś takie mocne. On mówi: te mi nie pasowały. Ale te, co teraz używasz, a ja wcześniej właśnie używałam szpilki cały czas, jak chodziłam do pracy. No jeszcze resztę wykorzystam, ja po prostu wykorzystam do samego koniuszka. Jezu, jak to pachnie. I ja jeszcze mam ten balsam od mojej widzki Karoliny Herrery. I jak się wysmaruję tym balsamem i popsikam tym zapachem, to ja pachnę... Wow! Także no, szpileczka bije jakby tutaj prym we wszystkich zapachach. Numer 17. Ja już znam na pamięć ten numer i znam też Libre 50. Myślę, że jak będą moje ulubione 54, 99 i jeszcze jakieś będą takie bardzo moje ulubione, które gdzieś przykują moją uwagę, to na pewno dam wam znać. Te 5 zapachów, które mam dzisiaj, będę testować i będę wam mówić, który gdzieś tam mi najlepiej się używa. Na pewno wam powiem o tym w jakimś tam kolejnym filmiku. Więc tak, pamiętajcie o tym, że mamy przesyłkę za złotówkę do odbioru w Żabce, w punktach DPD Pickup, że mamy teraz promocję na te zapachy, więc zaglądajcie na stronkę i jestem ciekawa, czy sobie coś zamówicie. Idą święta, też można komuś zamówić te zapachy jako zapachy świąteczne. Co też polecam, właśnie w promocji, wiecie, trzeba wyczuwać okazję, pieniądz i kupować na promocji. Też są bardzo fajne zapachy, wróć, Boże Święty, nie zapachy, tylko, Boże, na stronie Made in Lab, poczekajcie, macie, ja już zerkam sobie na mój tablecik, który bardzo mi się przydaje tutaj, żeby wam poopowiadać. Słuchajcie, na stronie Made in Lab. A, mamy taką zakładkę na prezent. I tutaj mamy, już wam mówię, produkty pogrupowane. Na przykład taki zestaw prezentowy damski z portfelem Betlewski i 2 dowolne zapachy. Za 150 zł. Drugi zestaw na przykład z bransoletką i 2 zapachy za 129 zł. Ja uważam, że to są super. Tutaj w ogóle mamy też woreczki prezentowe do tych zapachów, więc taki zapach za 35 zł, woreczek do tego i już macie prezent fajny na święta. Oj, Jezus, Ewa. Więc no, wow, są te paczuszki bardzo fajne. Tutaj na przykład mamy taki fajny zestaw dla mężczyzn. Jezus, tak wam to pokażę, dla mężczyzn, wrzucę wam w ogóle może screeny. I tutaj jest taka skórzana fajna bransoletka i 2 zapachy męskie na przykład, nie, jeżeli chcecie swojemu facetowi jakiś prezent zrobić, więc bardzo fajne pomysły na prezenty też mają, tak, no wiadomo, święta już niedługo, to się zleci szybciej niż nam się wydaje, więc może akurat w fajnej cenie można komuś sprawić prezent. Jeżeli nie stać was na jakieś nie wiadomo jakie drogie perfumy, to ja myślę, że na pewno
Z takich zamienników nie jedna osoba się ucieszy. Ja bym się ucieszyła. Więc jak ktoś chce mi zrobić prezent, to ja bardzo chętnie numer 17 przygarnę na święta. Dobra. Kończymy. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie, że rozdanie mamy tutaj 5 zapachów, więc to będzie w ogóle wow. Ktoś mega się ucieszy i ktoś będzie mógł mi napisać i testować razem ze mną. I co? I do kiedy trwa rozdanie? Do końca października. Zrobimy sobie deadline do końca października. Nie wiem, czy 1 listopada, może nie. Ale, a może ostatniego października zrobię losowanie? Zobaczymy. Jakby, wiecie. Czekajcie, październik ma... Ile październik ma dni? Boże Święty Ewa. Dobra, to zróbmy sobie tak, że do końca października, słuchajcie, można pisać komentarze, a 1 listopada ja zrobię losowanie. Dobra, tak ustalmy. Więc ktoś 1 dnia listopada będzie się cieszył. Także tyle. Pamiętajcie, że musicie być subskrybentami mojego kanału. Bardzo będzie mi miło, jak udostępnicie ten filmik. Jeszcze milej będzie mi, jak kupicie jakiś zapach i napiszecie mi, który zapach z mojego polecenia kupiliście. Łapki w górę, subskrypcje i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pa!